Siema wszystkim z tej strony 69 Lodzik, a to jest moje zmagania z Minecraftem. Czy jak to się zwało? Let's have fun with Minecraft. Właśnie, to nie są let's play'e zwykłe. A jest ten. No, whatever. Zawsze mam problem i zawsze zapominam, co mam mówić. Jest na peaceful. Powiem wam, mimo że mówiłem, że nie będę grał na peaceful, że będę grał na normalu. I tak mam full życia, nie mam pancerza i tak dalej, ale chcę parę rzeczy zrobić. Dokładnie na początek chcę... A, właśnie. Zapomniałbym. Idę sobie na dół. Metal. Dobra, weźmiemy sobie... Mam jedną rzecz przygotowaną, ale nie chcę psuć zabawy na samym starcie. Także tak, na wstępie chcę przenieść studnię i zrobić ją bardziej ładną. Ładniejszą trochę. Zbudujemy ją z cegły i zrobimy dach z drewna albo z kamienia, z drewna chyba. Chociaż z kamienia? Z kamienia! A, dupa, z kamienia zrobimy. Dobra, robimy dach z kamienia. Demet! Głupie drzwi. Dobra, także idziemy sobie przenieść studnię, bo mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba moja studnia, bo zrobiłem sobie dwa źródełka, a chcę jedno porządne. I dlatego też stwierdziłem, że tutaj zrobię sobie porządne źródło wody. Dlatego też wziąłem dirt i w ogóle. Nie będę te... Tam jest przygotowana rzecz następna, ale to później wam wytłumaczę, co będzie. To będzie zaraz, jak wybudujemy studnię. Tutaj akurat chyba... A, tutaj nie muszę tego robić na przyspieszeniu. Myślałem, że będę to robić na przyspieszeniu. Ale jak widzę, tu nie ma zbyt dużo roboty. Więc pobudujemy sobie i pogadam wam głupoty, jak to zwykle robię. Tak, robię na peaceful ze względu na to, że chciałem tak typowo pobudować, a druga rzecz, którą będę robić, zajmie mi dużo czasu, przynajmniej tak mi się wydaje, więc nie widzę sensu, bym robił to na tamta właśnie rzecz, zajmie mi trochę czasu, więc nie widzę sensu, żebym się ograniczał i ciągle latał tylko do domku, żeby w dzień robić. I tak będę to robił na przyspieszeniu. Jeśli chodzi o studnie, myślę, że nie zrobię 2x2, tylko zrobię 3x3. Nie wiem, czy wtedy jest czy wtedy jest nieskończone, ale mam nadzieję, że też jest nieskończona studnia. Także wykopiemy sobie. Tak, także to będzie podstawa studni. Wzięliśmy sobie to. Chyba zabrałem za mało cegły. No tak, zabrałem za mało cegły chyba. Jako, że chcemy zrobić większą, to faktycznie zabrałem za mało cegły. Znaczy cegły. No cegła. Faktycznie to jest cegła, myślę. Dobra. Boże, jestem nieogarnięty dzisiaj tak cholernie, że masakra. Dobra. Ona będzie trochę wystawać nad ziemię. Jeszcze nie jestem pewien, czy to akurat tak będzie, ale wstępnie sobie zrobimy... trochę duża ta studnia będzie. Nie wiem, czy chcę, żeby była aż taka. Będzie takie studnisko wręcz. Jak będzie mniejsza, to będzie taka. Te klocki są za duże. Dobra. Zbuduję jednak 2x2. Nie, nie tak. Nie, i tak muszę to sklepać. Kurde. Schrzaniłem. Myślałem, że to będzie ładnie wyglądać. Te klocki są po prostu za duże. Przydałoby się, żeby, nie wiem, jakaś była 1/4 tej wielkości. Jakieś dostępna klocków. Te klocki są po prostu aż za duże. To jak dla mnie to aż boli, że to jest tak ogromne. Dobra. Tak muszę wykopać te kawałki też. No cóż.
Schrzaniłem sprawę, ale zdarza się. Super kopaczka. Zastanawiam mnie jedno, czy... Nie. Czy można to szybciej wykopywać? Chyba kill-offem najszybciej, ale nie jestem pewien. Dobra. Whatever. Także zrobimy sobie taką mniejszą studnię, bo jednak ta duża jest za duża i to bardzo za duża. Siema, piesek. Odejdź. Spadaj. No odejdź, idź mi ze studni. Idź, spadaj. Skocz w przepaść. Ej, to ty miałeś spaść, nie ja. No, spadłeś. Dobra, to będzie nasza studnia. I do tej studni wybudujemy sobie dach. Bądź coś w ten deseń. Dobra, mam nadzieję, że to wystarczy. Zrobić. Dobra, mam jedno. A nie, nie da się tak, dobra. Czyli to niestety nie przejdzie. Dobra, tu mamy studzienkę, więc przeniesiemy sobie wodę. I uwaga, tak, i mam nieskończoną studzienkę. Jej. A to musimy zakopać. Najłatwiejszy sposób na zakopanie wody. Dobra, czyli mamy studzienkę. Do niej dorobimy jedną rzecz, którą właśnie wymyśliłem, żeby łatwiej do niej było wejść. To sobie zaraz zmienimy. Nie tu, tutaj. Tutaj to mamy. Dobra, właśnie to chciałem wziąć. Okej. Będę musiał zrobić sobie mechanizm do podwójnych drzwi, bo zamykanie ich jest zawsze wkurzające. Dobra. Czyli zbudujemy sobie takie coś, co by łatwiej nam było wejść do studni. Demet! Brakuje nam trzech. Badziewie. Dobra, na razie zrobimy tak. Później sobie stworzę takie. Dobra, na razie niech będzie tak. Nikt nie zauważy. Powiedzmy, że tego... Nie, dobra, zniszczymy to, żeby to ładnie wyglądało. Okej. Powiedzmy, że tak chcieliśmy od początku. Chociaż myślę, że może tak chcieliśmy od początku. Czy mamy drewno? Nie mamy drewna. Okej, dobra. Chyba mam pomysł, jak to... Jak to... Dobra, najpierw pójdę i to wezmę, co chciałem wziąć, a później pokażę wam, co chciałem wziąć. Nie, to... To... Dobra... Właśnie, tutaj już zbierałem sobie trochę zboża. Jak zauważyłem, te żółte po prostu są już do zebrania, bo przez przypadek wylałem wodę tam. I mi całe... O kurde, myślałem, że tam jakiś gremlin idzie. Dobra. Bierzemy to. Stawiamy sobie tutaj. 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 A niepotrzebnie. Mogłem tak zrobić przecież. Właśnie tak.
sobie zrobimy temet. Dobra. To w takim razie zrobimy to z tego. Mamy jeszcze kamień. Nie mamy kamienia oczywiście, więc zrobimy to z cegły. Ok. Także to jest nasza prowizoryczna... Znaczy prowizoryczna. Okej, okay, nie wiem. Powiem wam tyle, że wyszło ładniej niż myślałem. Tylko tutaj jeszcze rozbuduję trochę boki. Myślałem, że będzie to brzydsze, bo nie wyszło po mojej myśli, ale jest ładniejsze niż to, co chciałem na początku. Więc Ameryka jest bezpieczna. I teoretycznie mogłem to robić na poziom trudności normal, bo zdążyliśmy przed zachodem słońca. Nie spalimy się jak wampirki. Ale tak będzie lepiej, bo zaraz będę robić następną rzecz. Dobra, pochodnie. Czy mam jakieś... Mam pochodnie, czyli super. Jeszcze sobie weźmiemy trochę dirtu. I teraz sobie... O, pięknie. Nie wiem jak wam, ale mi się studnia bardzo podoba. Jest zarąbczasta, że tak bym rzekł. Tak, i chyba tutaj jeszcze damy po jednym. Dobra. Mamy super studnię. Później ją pogłębię, ale wstępnie może być. Znaczy... wstępnie. Mi się bardzo podoba. Zobaczymy, czy piorun mi nie rozwali tego. Jak mi rozwali, to się z nim porachuję. Dobra, tu chyba jeszcze dam... Nie, dobra, może być. To sobie chwilowo zostawię. Później z tym coś zrobimy. Jeszcze nie wiem co. Ale tak, studnię mamy gotową. Podoba mi się. To jest takie nasze kadziełdełko. I tak nic nie pobije naszego piętrowego basenu. O, i zbierzemy zboże. To jest dobry pomysł na zebranie zboża. Demet. Tutaj, jak widzicie, muszę bardzo uważać, dlatego bo... O, tam jeszcze się zrobiło. Jak przejdę po tym, to mi się rozwali. Dobra, po tym akurat już mogę chodzić. Ale tak czy tak, jak przejdę po zbożu, to mi się po prostu rozwali. Chyba. Nawet nie wiem. Dobra, tutaj nie zasadzę już. Dobra. Muszę przyjść i tu przekopać. Dobra, idę po narzo... Nie, dobra. To później to zrobię. Także widzicie, że zbieramy zboże. Mamy już trochę zboża. Będzie sobie to ładnie wyglądać. Co ja mówię, będzie ładnie wyglądać? Będziemy później piec... Nie, to... To miało być. Będziemy później piec chleb. Ale to później. Na chwilę obecną wrócimy do mojego planu, który był na początku. Czyli... Czyli chowamy drewno, bo nie będzie nam potrzebne. Chowamy... znaczy deer, kurde. Jeszcze nie ogarniam mojej zarąbistej składowni. Tak, chowamy dirt i zaczynamy budować. Tak, bierzemy kamień. Dużo kamienia, dużo. Nie wiem, ile mi zejdzie kamienia, ale... Możliwe, że mi nie starczy. Wtedy będę musiał dokopać kamienia. Także... Zaraz wam coś pokażę. I zaczynamy robić. No. Tak, czyli mamy nowy dzień. To już będę robić na przyspieszeniu, bo to już jest trochę... Wait, nie tak. To już jest trochę więcej roboty. I trochę się nad tym namęczymy. Tam jest ogólnie mój construction site, do którego będzie tutaj prowadzić mostek. Kurde, mostek będzie prowadzić. I później ten mostek będzie tutaj zawijać i tam zawijać.
do tych różnych wysp. A teraz, co będzie nam do tego potrzebne? Będzie nam do tego potrzebne dużo kamienia, trochę szkła i to. Czyli dużo, dużo różnej lawy, wody i tak dalej. Co będę robić? Na samym końcu wam powiem, co zrobiłem. A możecie się w międzyczasie domyślać, co to będzie. Siema, świnku. Co tam? Haja. Gdzie mu ujeżdżać świnkę? Kurde, muszę sobie siodło załatwić. Będę ujeżdżać świnkę. Także zaczynamy budowę. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie, tak jak wyszło z jak to się nazywa? Ze studnią. I to by było na tyle, jeśli o to chodzi. Zobaczymy. Od razu mówię, będzie to wysokościowiec. I w przyszłości będę używał do tego ogromnej ilości szkła. Także to będzie na tyle, jeśli chodzi o informacje takie wstępne. Ja zabieram się do budowania i zobaczycie wszystko na przyspieszeniu, więc to za chwilę tak naprawdę. Posłuchajcie sobie jakieś muzyczki, więc na razie. A, sekunda jeszcze. Okej, musiałem przygotować sobie plan budowy, bo nie jest to takie proste, także jeszcze raz pokażę wam wstępny plan budowy. Tak on wygląda. Nie będzie to duże, ale będzie to wysokie jak cholera. Także to tyle na chwilę obecną i do zobaczenia. Znaczy do usłyszenia po muzyczce. Na razie.
Okej, mam mały problem z budową. Skończył mi się kamień, a budowa jeszcze nie jest skończona. Brakuje mi niewiele, bo widzicie, że wieża jest stawiana powoli i tak dalej, i tak dalej. Brakuje mi jednego całego pasma, które będę musiał zrobić, także ja na chwilę znikam i idę szukać kamienia. Za niedługo wrócę. Okej, wróciliśmy z kopalni. Mamy pewną ilość kamienia, więc już niedługo ostatni bloczek myślę, że wybuduję razem z wami. Nie będę tego przyspieszać. I pokażę wam mniej więcej, co chcę zrobić i jak to będzie wyglądać. No, ostatni bloczek będzie dokładnie tutaj. I 3 godziny później. Jeśli ktoś zauważył mniej więcej co, jak to wygląda i zobaczył też te szczeliny, tak, w szczelinach będzie szkło, ale szkła jeszcze na chwilę obecną tyle nie mam. Muszę obliczyć dokładnie, ile potrzebuję i wtedy szkłem to wypełnię. Właśnie tak. Także tak, tu mamy górę. Mamy też chmurki. I myślę, że będę musiał zrobić pewien poziom z chmurkami też. Chociaż nie jestem pewien, czy chcę. Zobaczymy. Najwyżej to ulepszę. I teraz co chciałem zrobić? Po pierwsze muszę iść po szkło. Trochę źle zrobiłem, bo teraz muszę 64. Dobra, skaczemy. Auć. Nienawidzę tego odczucia spadania. Zawsze mnie przyprawia o swojego rodzaju dreszcze. Także tak, wstępna budowla jest gotowa. Ona na pewno będzie u góry rozbudowywana, bo mam pewien pomysł, ale do tego brakuje mi trochę surowców jeszcze. Jednak mam za mało węgla, za mało wszystkiego na to. Dobra. Pierwsze co, idziemy po szkło. Szkło mam tutaj. Mam mało szkła, ale mam dużo piasku. Dobra, to szkło mi się wystarczy na to, co chcę zrobić, mam nadzieję. I co jeszcze chciałem zrobić? Chciałem drewno wziąć, tak. Chciałem drewno wziąć. O, mam 64 akurat, dobra. Bo jak wiecie, teraz zrobiono, że z jednego tego odcisku, że tak powiem, na drabinę z patyków, tego H takiego patykowego, robią się dwie drabiny, przez co teraz nie da się przeskakiwać przez drabinę, jak kiedyś, że się robi drabina, przerwa, drabina, przerwa i tak dalej. Dobra, a teraz co ja chcę zrobić? Chcę zrobić... No, czy ja nie mam łopaty, no tak, dobra. Przeżyjemy bez... Także zrobimy tu coś takiego. Pokażę wam chwilowo tylko jedną część, jak to będzie wyglądać. Będzie wyglądać dokładnie tak, tylko że będzie, o właśnie, dwie kratki. Chodzi o to, żebym nie miał szans tam wskoczyć w żaden sposób. I tutaj będzie wejście. Ile tego szkła mam? Jeszcze, no wiecie co?
Idę do domku, przetopię to. Będzie ładnie. Tak będzie najlepiej. Tu, 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 tu. Tak, sandstone. O nie, nie sandstone. No tak, teraz bardzo ładnie idę do przodu. Tak, sand. I węgiel. 64 powinno wystarczyć, nawet chyba będzie za dużo. Dobra, także mamy trzy piecyki. Więc... myślę, że 16 na jeden sand wystarcza. Nie pamiętam dokładnej ilości, ale tam albo 16, albo 8 to było zawsze na zrobienie pełnego tego. Dobra, także zrobię jeden ten. Chyba, że teraz most zrobię. To jest dobry pomysł. Zrobimy most. I zrobię to też na przyspieszeniu, bo jednak chcę zrobić w miarę duży ten most i będzie on wymagać lekkiej ilości drewna, także zobaczymy się, jak zbuduję kawałek mostu. Więc miłego słuchania jakiegoś tam dziwnego utworu. Także most został wybudowany. Jeszcze nie wiem, czy faktycznie taki będzie, bo jest cały z drewna, czy też wymyślimy coś innego. Ale wstępnie drewno to jest jeden z najłatwiejszych takich budulców, także myślę, że jest dobrze. O, postawimy tutaj świeczki. Dobra. To zamykamy.
Jak widać, szkło się. No, czyli według tego widać, że wystarczy tylko 8 węgla na 64 szkła. Nie trzeba się tak męczyć. Czyli, znaczy na 64 tego. Czyli powinno 6, 7, 8. Daje 64 sądu i powinno się zrobić. A ja tymczasem idę zrobić podwaliny pod ten. Tak, jakby ktoś chciał wiedzieć, dlaczego robię te slaby, czyli te połówki jednego drewna, a nie schody, to to, że ze schodów się brzydko schodzi. On po prostu tak hop, 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 a tu jest to ładnie zrobione. A, mogłem wziąć ten, dobra. Będziemy kopać pochodnią. Zapomniałem sobie wziąć łopaty. O kurde, nie pomyślałem o tym. Musimy sobie powiększyć trochę wodę, znaczy ziemię. Bo nie pomyślałem o tym, że tutaj będzie to tak, a nie inaczej zrobione. Demet. Czy tutaj? Tutaj jest ok. Dobra, tutaj, tutaj. Tu. 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 Jak widzicie. Nawet chciałem powiedzieć najlepszy geniusz architektury, ale do geniusza architektury mi jeszcze daleko. Nawet osoba, która w dzieciństwie składała klocki Lego, nie jest w stanie przewidzieć tego, że trzeba będzie powiększać teren. Idź stąd, owiec. Nikt cię tu nie za... Idź stąd, nikt cię... Odejdź. Nikt cię nie lubi. No, zła owca. Znaczy nie powiem, że nikt go nie lubi, ale ona jest creepy. Teraz twarzy owiec jest naprawdę creepy. Tak, a dlaczego tak robię, a nie na przykład inaczej? Ze względu na to, że tak sobie uwidziałem. Zatapiam się. Dobra, dobra. Także tutaj musimy powiększyć trochę ląd, ale już jest ok. Dobrze. Także wstępnie jest gotowe. Czas na przygotowanie sobie szkła. Ok, mamy szkło. I robimy. Teoretycznie nie musi to być szkło, ale uważam, że tak najłatwiej, najładniej będzie wyglądać. Identycznie tam na samym dole też nie musi być szkła, ale też wolałbym, żeby tak, bo tak ładnie będzie wyglądać. Tak w ogóle. Kurde, nie za badzie. Ej, kolego, tu nie jest wykopane. Dobra. Wstępnie jest okej. A teraz szybciej. Takie budowanie jest bardzo męczące. Mój minecraftowy ludzik zaczyna chcieć spać. Widać to po nim. Spójrzcie, jak układa brzydko te kafelki.
Chciałbym, żeby dodali tutaj kolorowe szkło. To mogłoby być ciekawe, że w zależności od tego, jaki kolor ma szkło i jak światło przez nie przechodzi, to daje tam inny kolor. Fajne by to było. Super motyw. To twórcy mogliby sobie zapisać jako hint, co zrobić w następnej części, co dorobić do Minecrafta. Kolorowe szkło, no to mogłoby być ciekawe. Jeśli chodzi o środek, środek też będzie wykończony. A teraz tak. Teraz czeka na mnie podróż na górę, przynajmniej z jedną drabinką. Nie chciałbym być tą osobą, która zakłada tą drabinę. To mogłoby być troszkę męczące. Od razu mówię, ta ziemia tutaj nie będzie. Tutaj będzie coś innego. Zostało to zrobione tylko tymczasowo. Tutaj będzie druga drabina, jak się domyślacie. A tutaj będzie, nie wiem z czego. Może z wełny coś zrobimy, ale na pewno nie będzie to z kamienia. Będzie to może na pewno też nie ze szkła. Pamiętajcie o tym, żeby uważać, jak schodzicie drabiną, jeśli macie taką jak ja drabinę, bo możecie spaść w jedną albo w drugą stronę i to nie będzie zbyt przyjemne. No, także teraz czas na ostatni element naszej konstrukcji, czyli lawę i wodę. Mam nadzieję, że domyślacie się już, co to będzie i dlaczego to tak, a nie inaczej wygląda. Nie wiem, dlaczego będę to kończył, znaczy będę to poprawiać. Raz, dwa, trzy, cztery. O kurde. Mamy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9. Dobra. Jeśli dobrze pamiętam, to tyle obliczyłem, że będzie. Oczywiście nie licząc wnętrza, które też będzie dodane. I teraz, jeśli zobaczymy, jak to wyjdzie, mam nadzieję, że fajnie, a jak nie, to będzie peszek. Także idziemy na górę. O, to jest dobry moment na zaznaczenie sobie poziomu chmur. Się przydaje troszkę. Dobra, tu jest ten, czyli okej, nad tym będę pamiętać, że nad tym klockiem są chmury. Teraz tak, teraz czas na najważniejszą rzecz, czyli na to, by skminić, czy dokładnie dobrze to zacząłem robić. Dobra, mam nadzieję, że nie spadnę. To będzie tak. Czy na pewno ja chcę to w ten sposób zrobić? Tak, to na pewno będzie w ten sposób odgrywane. O kurde, prawie myślałem, że spadam. Dobra. Tu będą źródełka, jakby ktoś nie wiedział.
one będą otwarte. Bo to ma być. Dobra, teraz mogę już się przyznać, co to ma być. To ma być świątynia żywiołów. Demet, źle, źle. Jak mogłem. I teraz nie mam. Nie mam tego, tu będzie dziura. Ale nie, tu też teoretycznie powinno być szkło. To dobrze zrobiłem. Haha. Turururu. Także to będzie, tak jak powiedziałem przed chwilą, coś po kroju świątyni żywiołów. Dlatego też to tak, a nie inaczej. Ja to ulepszę jeszcze. A, źle zrobiłem. Ulepszę, nie ulepszę. Ja muszę to teraz tak zrobić, a nie inaczej. Ja potrzebuję tutaj trochę ziemi, a nie wziąłem ziemi. Demet. No to schodzimy na dół. Dobra, zobaczymy się po powrocie. Więc zaraz wracam. A, okej, jesteśmy z powrotem. Mamy ziemię. Jest tu trochę ciemno, dlatego też wstępnie... Demet. Aha, nie mogę tu pod pochodni dać. Zapomniałem, bo wyżej przecież nie da się wybudować. Dobra. Postaram się to w miarę szybko ogarnąć. Tak, żeby było fajnie. Tak. Później tą ziemię usunę, ale teraz nie chce mi się je usuwać. Później ja to uporządkuję, ale to już jak skończymy nagrywać i nie będę musiał się przejmować o, że tak powiem, szybkość tego, co powinienem zrobić. Dobra. Tutaj jest tak. Cyku, cyku, cyku. Dobra, tu już muszę powoli iść, bo boję się, że spadnę, zwłaszcza, że tu jest ciemno jak w tupci. Tego nikt nie słyszał. Dobra. No, kładź się. Fajna, uspokajająca ta muzyczka, nie powiem. Jeśli tu jest, tak, tu jest wejście, to tutaj nie będzie nic. Okej, to teraz. Po kolei, najpierw zrzucimy wodę. Bo woda jest mniej ważna, że tak powiem, i ona nie da takiego fajnego efektu jak lawa. Teraz tak, czekajcie chwilę. Okej, czyli wodę zrzucamy tutaj. Zrzucamy tutaj. Zrzucamy tutaj. Tutaj. Pusto. Tutaj. 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 I tutaj. Dokładnie. Woda sobie leci najprawdopodobniej. I teraz będzie sprawa z lawą. Tak już chyba rozumiecie, dlaczego nazwałem to świątynią żywiołów. Puścimy pierwszą lawę tutaj. Zaczyna się rozświetlać. Jest wszystko ok. Druga lawa. Trzecia lawa. Czwarta lawa. Piąta lawa. Szósta lawa. Siódma lawa. Dziura. Ósma lawa. Dziewiąta lawa. I dziesiąta lawa. 10 law poszło. A ja... Zobaczymy... A i skaczemy. Także spadliśmy na sam dół. Lawa jeszcze płynie. Lawa stara się dogonić wodę. Akurat jest noc, więc zobaczymy ładny tego efekt. Widzimy, jak lawa stara się dogonić resztę.
Woda już spłynęła, tam widać przelatujące chmury przez to. No, także lawa będzie rozświetlać resztę. Dokładnie, bardzo ładnie. Taki efekt chciałem osiągnąć. Jeszcze trochę urozmaicimy górę. Znaczy, uporządkuję sprawę z gliną, trochę zmienię tam wygląd, że nie będzie się wchodzić na samą górę, tylko na prawie samą górę. Chyba tutaj gdzieś w najwyższej wysokości zrobię jakieś wyjście na zewnątrz, bo tutaj mamy przecież wolne przejście. Także tutaj sobie zrobimy jakiś taras i może jeszcze coś po środku, ale nie jestem pewien. Nie wiem. Dobra, zobaczmy jak to wygląda w środku. To było 10 wiaderek lawy. Także tak, lawa jest ok. Nie mogę do niej doskoczyć. Super. Nie mogę do niej doskoczyć. Tu wiem, co jest, owca. Spadaj. Wiesz co ja ci powiem? Ja tutaj cię usmażę. No, wskakuj tam. Nie chcesz tam wskoczyć. No. Głupia owca. Dobra, także tak wygląda środek. Środek też jest zajo. Jedyne co w środku jest słabe to to, że tutaj jak wchodzimy nie widzimy tej lawy, co jest szkoda. Ale no cóż, tak to bywa. To jest nasz środek. Środek jeszcze zostanie ulepszony, co zobaczycie później. Tak. Także tak wygląda nasz środek. Tu jeszcze to jakoś ulepszymy. Zrobię tutaj albo... chyba już wiem, co zrobię. Ale to już później. To będzie w następnym odcinku. O, już jest dzień. Bardzo ładnie. Także nasza świątynia żywiołów jest gotowa. Znaczy prawie gotowa. Jeszcze się buduje. Ale wstępnie świątynia żywiołów jest zrobiona. Zrobione też jest wstępne molo wypadowe. Także to będzie tyle. Jeśli chodzi o lawę, to chciałbym wam przekazać, iż użyłem niecnego programu zwanego kartograferem i znalazłem, gdzie na powierzchni ziemi mam dostępną lawę. Mam tam dużą, dużą ilość lawy, później wam ją pokażę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba świątynia żywiołów, tak jak mi. Także dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, wysyłajcie wiadomości i tak dalej i oglądajcie dalej mnie, czyli 69 Lodzik. Kurde, muszę jakoś fajnie to wymyślić, żeby fajnie to brzmiało, bo 69 Lodzik to fajnie brzmi samo z siebie, ale tak w kontekście to już ciężko jest ładnie to powiedzieć. No nic. Także jeszcze raz subskrybujcie, komentujcie, zapraszam do oglądania następnych filmików. Na razie, pa pa.